Cześć, z tej strony Matteo i w ramach podziękowań za wbicie 20 tysięcy osób śledzących mój kanał na YouTubie mam dla Was giveaway kosy, która wyświetla Wam się w tym momencie na ekranie. Żeby mieć możliwość wzięcia udziału w giveaway'u, musicie mieć zasubskrybowany mój kanał i polubiony mój fanpage na Facebooku. Więcej info macie w opisie, a teraz zapraszam do oglądania. Matrix czysta, podchodzę na oko. Dobra, jedę do grubego. Ej, druga. Oho! Przed zabokiem. Siema. Gala. Jak go domknąłem muszę. Dobra. Dobra, co za to? Powiedziałem, najlepszy. Hello. Let's go away. One bench, one, two bench. One close market. Bump. One more van pillar. One bench, one bench. That was a one clip ace. Don't shoot red and blue. Cause I hold it on. Mhm. Egale, wychylam na łącznik. Nie widzę nic. Paląca paka na CT raczej. Mhm. Łącznik mi wychylił teraz. Przebieg do rzutnika. O, widzieliście to? Aha! Co jest? Co jest to, bo nie patrzyłem? Granat się odbił, kurwa, od okularów i chuj. Shit. Poza nie grzał. Dobra, nie wchodzą na mnie. Mam za czysto. A nie, był jeden. Flash, flash, flash. Ja mam więcej, nie ja mam. Bomba. Jeszcze muszę. Weźcie mi tą broń z pizdy, jest to syfie. Będzie ciężko z tym, że Joker zdobył te trzy zabójstwa, także cały czas możemy dawać mu te szanse. Sam Joker myślę, że też nie zrezygnuje. Wiadomo, dwóch to jednego, łatwa sytuacja to nie jest, ale skoro Joker już był w stanie zdobyć trzy fragi, skoro już pomógł w jakiś sposób sobie i być może całej drużynie, to warto doczekać co do końca, tym bardziej, że Minis teraz przesadził. Chciał zabić skosy rywal, ale Luzowi to wychodzi doskonale. Jak się boję. Ej, od noga, no, mhm. Albo stary, stary blisko i od noga. Od noga też, 40 HP ma. Last. Nice. Izak co klaczy dzisiaj, jeje. Ulala. Mil i Pion, oni tutaj zawieść się mogą, to może być naprawdę łatwa końcówka dla zawodników CT. Za chwilę też pewnie będzie rotacja Peksona z Snajperką, ale Mil nie daje rady, Pio wręcz przeciwnie. Sytuacja beznadziejna dla Ago, 13 sekund do końca i przewaga po stronie Paktu. Dwójka zawodników pod tym obsajtem, Pio wciąż świetnie sobie radzi. Teraz jednak odpowiedź od Grubego, trzeba kłaść tę bombę, 5 sekund do końca i Gruby już czy zdąży, zdąży. Widzimy, że jeszcze na ostatnią sekundę Gruby, ale to jest 3-1, Gruby wciąż walczy, drugie zabójstwo, będzie trzecie. Oj, Mausy jednak się schował, ale Pekson i Mausy mają snajperki, ależ Gruby ma sporo szczęścia. No widzimy, że wciąż dzielnie o tę rundę walczy. Na razie spokojnie, raz z lewej, raz z prawej. Pekson i Mausy wciąż ze snajperkami. Gruby 52 HP, Pekson jest celowany, Gruby jest kolejny celny strzał i nagle zostaje sam Mausy, ten nie ma defaultu. On jest na daleko i Gruby już o tym doskonale wie. No to jest coś nieprawdopodobnego. Mausy, no czekanie tej rundy nie wygra. To musi być 15. runda zdobyta przez Ago Gaming i to będzie 15 punkt. Groźni.
Minuta do końca, znaczy dobrze wcelowany, no wyjątkowo łatwy frag na minisie, ten posiadał snajperkę. Może z snajperką oczywiście, Exus z pistoletem, ale może ma tę snajperkę i wykorzystuje tę broń. Ginie Promelo, chciał zaryzykować, chciał sprawdzić, że się dokładnie tam dzieje, ale zapłacił za to życiem, to jest szansa dla zawodników Pride, ale trzeba z niej szybko korzystać. 20 sekund do końca, Snatchi, celny strzał, Snatchi po raz trzeci. Zostaje dwójkę terrorystów, Snatchi tym razem nie trafia, ale Gruby był do pomocy i Snatchi, no rewelacyjnie gra w tym meczu. Ale jednak Promelo, ciekawa pozycja, Morel kontra Promelo i dwa zabójstwa dla zawodników Ago i to terroryści mają teraz tę przewagę. Bombę spokojnie już można podkładać, Exus cały czas stylowany w górę i PHR wchodzi pod ten celownik. Tak, mają smoki, mają flashe, mają przede wszystkim defy, które na pewno pomogą w rozbrojeniu tej bomby. Luz, ale jednak Gruby ładne wyjście, zostaje sam Snatchi, to jest jeden na jednego. Leci ten granat zapalający, Exus oczywiście musi gasić te płomienie. Exus już pod bombą, leci ten smoke i zobaczmy, czy będzie bronił bombę na raz. Dokładnie tak, ale Snatchi ma spory kłopot. Bardziej w lewą stronę, Pride wygrywa po raz kolejny rundę, jeszcze Exus zabija Snatchiego, 4 zabójstwa od Exusa. Wydaje mi się, że to jest jego moment. Zobaczmy w takim razie, jak sobie ten zawodnik poradzi, jak na razie jeszcze ma chwilę spokoju, ale jednak teraz mniej czasu na położenie, bo mają zawodnicy Ago. Finis nie daje rady, Ritz, to jest ta sytuacja, 20 sekund do końca, Ritz jednym zabójcem, Ritz po raz drugi, bomba na ziemi, Ritz po raz trzeci! I mamy 3-2, Ritz jeszcze walczy o swoje życie, zdąży przeładować swoją broń, Snatchi jest na posterunku, jest pod topside'em, ale Ritz sobie radzi rewelacyjnie i Ritz ace'em w tej rundzie! I Mini ze snajperką, pamiętamy, że Mini sobie raz pozwolił na taką kosę i czyżby Furlan chciał zrobić dokładnie to samo, no Furlan widzimy, że jednak wsadza ten nóż prosto w plecy rywala, bo ma już pod domsajtem B, jest Ritz, ale ten może być atakowany z obu stron. Tao i PHR na jednej pozycji, Ritz tak sobie doskonale radzi, zostaje tylko Furlan, ten już dwa zabójstwa, może będzie jeszcze trzecie, chociaż Ritz chyba za chwilę po prostu te bomby rozbroi, Furlan, ależ było blisko, kolejny celny strzał, Furlan, Furlan, może jeszcze raz to zrobić, co się w tym meczu dzieje? No nie... Off the flanker at the window side connector, so it's a 5v1. some nice kills coming in from BSA. Flashbang kill. Slow thing down for a bit. No, not a 5 HP flashbang kill. Yeah, you just gotta fucking Impossible. Believe. You gotta believe, dude. Isn't it like only 2 damage max? Yeah, we just gotta believe. Oh so. My god, he's gonna do this. Well, I believe in this possible ace. He's gonna do it. He's gonna do it. That's one more. Woo! Against Anger, he gets the ace in the clutch. I wtedy jednak Team King był lepszy, ale to wcale nie był łatwy mecz. Tymczasem już King atakuje szybko pod bombsite, ale tutaj ustawiony jest Markoś. Markoś jak na razie nie może się dobrze celować, ale w końcu jest jedno zabójstwo. Markoś walczy o więcej. Markoś, widzimy, że sobie świetnie radzi. Markoś po raz trzeci! I zostaje tylko Hyper przy życiu, ale Markoś zostaje bohaterem na więcej, bo zawodnicy Pride oczywiście mają ten bombsite opanowany. Tao już od strony kościoła razem z Tao, oczywiście z PHR-em. Ten dwa piękne strzały prosto w głowę. Morel wychylony, PHR z kolejnym celnym strzałem. Ritz jeszcze chowa się na trójkach, ale to jest 4-2. Niestety dla zawodników Pride ta sytuacja nie jest kolorowa. Promelo, widzimy, że jeszcze jeden headshot i zostaje już teraz tylko Ritz, to jest 2-1. Promelo i Tao kontra Ritz, ale Promelo z piątym fragiem w tej rundzie. To jest ace i to jest oczywiście runda pistoletowa zdobyta przez Ago Gaming. No nie. Tutaj raczej skupiamy się głównie na Grubym, który jako jedyny posiada czwórkę. Luz kontra Gruby. Luz zaflaszowany, Gruby spokojnie mógł pójść dalej. Exus w ogóle trafia swojego partnera, ale Exus jeszcze sobie radzi. Tylko do czasu. No pomógł teraz Exus swojemu przeciwnikowi, tu każdego zawodnika Ago, więc oni jeszcze nie muszą tak tego szybko robić, ale poczekajmy, bo jednak Minis oddaje strzał bardzo niecelny. PHR już teraz to bliżej, Minis znowu niecelny, niestety tego czasu dla Minisa chyba zostało już bardzo mało, chociaż Minis jeszcze teraz trafia. 2-1, Minis, ależ ciekawa pozycja, Minis też się w tym momencie dzieje, Minis kolejny strzał i Promelo, czy on zdąży z tą bombą 3 sekundy do końca, czy jednak Minis to ugra, jednak Ago Gaming! Jednak, ale tutaj minimalnie. Furlan, Tao, oni grają na blisku przeciwko rywalowi, który ma pistolety. To się może zaraz zakończyć do nich tragicznie. Poleciał flash, ale ten na szczęście niedokładny. Tao z dwoma fragami. Tao gdzieś tam jeszcze w ogóle z 4. Okazało się na sam koniec. Tao okazja na ace'a. Ten ace jest. No ja nie pamiętam, kiedy ja oglądałem mecze, że co chwilę sypały się ace'y. Jako movement. A. A to jest. Ej, nie chcę mówić, ale to mój mak. A, to dziękuję. To... God, that guy's so dumb. Długo dojechali na flashu. Dalej? Nie, cofnęli.
niestety. Ale mogę dojechać. Dojeżdżę do dwóch Mastera. Ja nie wierzę, ja nie wracam. Rotacja. Dojeżdżę z pleców. Dwóch było na logu. Dam, dam 10 HP. Mam 10 HP na górze. Patrz mi tylko. Leży z lewa. Mógłby też do Phoenixa. Wow, I move it now once it does facts. I need to care. Will he go for the knife though? That's a big question. He's still behind them. Flash gonna hit him. Wow, he's looking at 4 players. There we go, clean up crew. And he's gonna get all 4. This was insane. It's only when Tux left alive. Go, kosa. Zbiegł, kurwa. 42 w 6, uciekam. Get to the chop. Shhh. Ciebie lepsza. Wyszedł. A, biegł. Nie lukuj ten head chyba. Ty ładny kurwa, się obsmarkałem, wiesz? We were traveling long sailors just to find a